Jak na cyrku. Cześć kochani, dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło poinformować was, że wracamy do serii Bary na używkach. Wracamy do kręcenia kolejnych odcinków po dłuższej przerwie spowodowanej to głównie jakimiś tam moimi problemami zdrowotnymi, które na szczęście udało się już zażegnać. Mamy to za sobą, wracamy do regularnego kręcenia nie tylko tej mojej części związanej z moją pracą, czyli filmów na kanał YouTube'owy MotoGen.pl, gdzie również was zapraszam, ale także tutaj na Bary Moto do kolejnych odcinków, nie tylko Bary na używkach, ale też Bary na warsztacie i jeszcze kilku innych niespodzianek, które planuję na ten sezon i mam nadzieję, że wystarczy na nie czasu. Zaczynamy! Kamil, wiesz, że ja tak nie przez przypadek wybrałem ten motocykl do pierwszego odcinka w sezonie, po przerwie. Dlaczego? Ten motocykl budził śmiechy, wiesz, i ja chciałem, żeby po tych, no co tu dużo mówić, trudnych miesiącach dla nas wszystkich, trudnym roku, żeby właśnie na twarzach moich widzów wywołać troszeczkę uśmiechu, bo ludzie się po prostu cieszą do Hondy Monkey 125, bo o niej będziemy dziś rozmawiać. No i trzeba przyznać, że jest w wiosennych kolorach ten egzemplarz, tak, więc dobrze się wpisuje rzeczywiście. Piękna, słoneczna taka, słonecznej pogody byśmy sobie życzyli na ten sezon. Zacznę od takiej szybkiej serii pytań. Który rocznik? 2019. U ciebie od początku, od nowości? Od nowości. Jaki przebieg nakręciłeś przez dwa sezony? Prawie 10,5 tysiąca. Dużo, jak na motocykl o tych gabarytach i o tej pojemności. Miał być do jeżdżenia tylko po mieście, okazało się, że wyjeżdża częściej za miasto, stąd ten przebieg. Czad. Jaka najdłuższa trasa? 330 km. Jednym strzałem, tak? No, z przerwą na obiad. Dobra, jestem pod wrażeniem. Ile mamy tutaj koni? 10. 10 koników. Zastanawiam się, co jeszcze z szybkich pytań. Dlaczego ta kanapa jest tak wielka, jak na tak niewielki motocykl? Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, to pytanie do projektantów, natomiast no, to jest nawiązanie do modelu z lat 60., wtedy kiedy powstawała w ogóle Honda Monkey, wtedy jeszcze tak się nie nazywała. Natomiast przy dłuższych podróżach idealnie, no jak na fotelu w domu. Wygodne. Wygodne. Natomiast to jest kanapa jednoosobowa, prawda? Tak, on jest jednoosobowy. Dobrze, powiedz mi, czy ty wcześniej jeździłeś na jakichś motocyklach w dzieciństwie, młodości, tak zwanej, no przepraszam, jesteś wciąż w młodości, ale mam na myśli te lata typu 12-16. Nigdy. Nigdy. Nikt ze znajomych nie miał, w rodzinie też nikogo nie było, kto jeździł na motocyklu, więc... Super, czyli pewnie nie masz jeszcze motocyklowego prawa jazdy, pewnie jeździsz na samochodowym na 125. Mam już, zrobiłem w listopadzie zeszłego roku kategorię A, natomiast zaczynałem od kategorii B rzeczywiście. No i skąd pomysł, jak to się stało? Zobaczyłem na zdjęciu, uznałem, że to fajne coś i chyba chciałem po prostu mieć, bo jakby nie miałem takiej potrzeby, żeby jeździć, no bo nigdy tego wcześniej nie robiłem. Pojechałem do salonu, okazało się, że są zamówione sztuki. Czekałem cierpliwie i dosyć długo, bo gdzieś mniej więcej koło pół roku. Przyjechała i zaczęła się historia. Teraz sobie nie wyobrażam, żeby nie było jej, a w przyszłości jakiegoś innego motocykla. Cena takiego motocykla nowego to jest kilkanaście tysięcy złotych, 17 z tego co pamiętam tyle było. Katalogowo wtedy, kiedy ja kupowałem, to było 17700. Okej, okay. Taką używkę dwuletnią można wyrwać za 13, 14? Nie ma właśnie, nie widuję tych motocykli na ulicach. Była przez jakiś czas do sprzedania na Otomoto z przebiegiem chyba 1500 km, jeżeli dobrze pamiętam, i była wystawiona za 14. Natomiast co się stało z tym motocyklem, nie mam zielonego pojęcia. Gabarytowo na pierwszy rzut oka może przypominać troszeczkę motorynkę, natomiast powiem wam tak, jak na niej usiadłem, bo o motorynce też już nagraliśmy przecież odcinek, jak usiadłem na Monkey 125, no to czuć, że od motorynki jest większa, jest tutaj więcej miejsca. Ja mam 1,83 m, ty masz 1,72 m i powiedziałeś, że to jest taki, twoim zdaniem, już maksymalny wzrost, przy którym jest na Monkey 125 w miarę jeszcze wygodnie, znośnie. Znaczy pewnie jakbyś jeździł po mieście tylko i wyłącznie, to pewnie też byłoby ci wygodnie. Natomiast jak ja rzeczywiście robię jakieś trasy po 100, 200 czy nawet 300 km, ja już odczuwam w kolanach po dłuższej trasie. Myślę, że dla kogoś twojego wzrostu to byłoby już nie do przeskoczenia. Prawdopodobnie męczarnia. Wygląda na to, że za naszymi plecami jakiś spot samochodowy się szykuje, więc nie zdziwcie się, jak coraz więcej samochodów będzie się tam pojawiać, ponieważ jesteśmy w pobliżu Stadionu Narodowego na Błoniach, a tutaj często takie spoty się odbywają. Chciałbym powiedzieć o jednej bardzo fajnej rzeczy. Możesz wyciągnąć kluczyk? Zobaczycie coś. To jest dobra akcja.
No bo co tu dużo mówić, ten motocykl jest mały. Jest tak mały, że można go zgubić. No w garażu pewnie ci czasami ginie i szukasz gdzieś tam za rowerami. No, za rowerami to przesada trochę, bo jednak przez ramę widać. Natomiast rzeczywiście jak stoi gdzieś za samochodem, to ciężko się go dopatrzyć. Jakby wam zginął ten motocykl gdzieś tam na parkingu, nie możecie go znaleźć, to Honda to przewidziała i zrobiła taki przywoływać. Ma trzy przyciski na pilocie od alarmu, który jest fabryczny i między innymi to jest przycisk do wywoływania. Gdyby się zgubił. Czyli nie ma problemu ze znalezieniem? Że, tak jak ty powiedziałeś, to prawdopodobnie nie oczywiście od tego, żeby go znaleźć, jak się zgubi między samochodami, tylko żeby go znaleźć, jakby było dużo identycznych manki obok siebie. Tak? Bo są kraje, gdzie ten model jest bardzo popularny i rzeczywiście jest znacznie więcej niż u nas. Natomiast u nas to będzie nie będzie wykorzystywane. Ja nie spotkałem jeszcze na drodze takiego motocykla. Będąc na ostatnim przeglądzie spotkałem jednego z właścicieli. Wiem, że gdzieś jeżdżą po Warszawie. Jeden widziałem, też żółty na Mokotowie, w moich okolicach. Natomiast tylko raz go widziałem, więc prawdopodobnie był przejazdem. Gdzieś słyszałem na mieście, że na Pradze Południe, czyli niedaleko stąd, jeździ czarny egzemplarz, ale też nigdy go nie widziałem i nie spotkałem drugiego takiego. Pozdrawiamy wszystkich użytkowników Manki 125. Ja mam taką teorię, że wszyscy, którzy jeżdżą na tym motocyklu, muszą mieć dużo dystansu do siebie, dużo luzu, prawdopodobnie dużo pewności siebie, na pewno nie mają kompleksów. Skoro wsiadają na taki motocykl i z uśmiechem na twarzy jadą przez siebie, nie przejmując się, że jest dwa razy mniejszy od przeciętnego motocykla. A skomentowałem, że się śmiesznie wygląda, jak jeździłeś na nim, więc... Tak, rzeczywiście, widzieliście, przyjechałem specjalnie tutaj dziś na spotkanie z Kamilem na BMW R1250RT. Po to, żeby pokazać tą różnicę, tą potężną dysproporcję pomiędzy wielkim turystykiem, a pomiędzy Manki 125. No, wydaje się, że w tej klasie trudno kupić coś mniejszego. Rzeczywiście na MSX-ie troszkę inaczej się siedzi, natomiast to są te same gabaryty, tak? To jest ta sama historia, tylko z innym opakowaniem po prostu. No tutaj bardziej stylowym takim jednak troszeczkę, chromowane błotniki, chromowane dodatki, prawda? Jest tutaj sporo takich właśnie, takich fajnych, stylowych retro elementów, bardzo ładny. Mały, skromny, delikatny, ale bardzo elegancki wyświetlacz elektroniczny. Potem też zademonstrujemy, bo jest fajne powitanie, jak się przekręca kluczyk. Da się ustawić imię? To zrobimy. Imię nie, ale robi minki i sprzedaje buziaki, więc potem pokażemy. Ależ to japoński bardzo. Powiedzmy, ile paliwa się mieści w zbiorniku? 5 litrów z haczykiem, 5,6, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast tutaj spalanie jest żadne, no bo rzeczywiście bak to jest naparstek w porównaniu do nawet 125, a już do prawdziwego motocykla, taki jak BMW, którą dzisiaj przyjechałeś, to rzeczywiście to jest naparstek. Natomiast jeżeli się jedzie tak do 80 na godzinę, to te 300-330 km robię na jednym baku. Wow! Za darmo. To spalenic po prostu. Po co komu elektryczne motocykle, jak można spalać 2 litry? 125. A z kolei dumnie na stacji benzynowej można powiedzieć: poproszę do pełna i to nie boli, bo to jest 20 zł, więc... Pogadnie się do pełna. Dokładnie tak. Coś pięknego. I czy to będzie 95, 98, czy wysokooktanowe paliwo, to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest ta sama stawka. Jakieś fajne przygody z tym motocyklem? Albo nie fajne? Nie fajnych nie ma tak naprawdę, no, nic się takiego nie przydarzyło, rzeczywiście jest bezawaryjny. Kompletnie fajny przygód, no każda podróż jest fajna, tak? Szczególnie jak się rzeczywiście nie planuje i z podróży 100-kilometrowej robi się podróża, która ma 300 kilometrów. Jedna była przygoda, jak jechałem po drodze, gdzie było dużo piasku. Kółka nie są zbyt duże i przednie koło się zakopało i była mała gleba. I rzeczywiście potem nie chciał odpalić, a byłem w takim miejscu, że nie było zasięgu, nie wiedziałem, gdzie jestem, nie było żadnych ludzi dookoła, więc nawet nie było po kogo zadzwonić. Ale rzeczywiście chwilę postał w takiej pozycji jak teraz i na szczęście odpalił. Więc to taka jedna przygoda. Wygląda tak bardzo klasycznie, tak trochę jak lata 80. coś. Natomiast technologicznie to jest bardzo współczesny motocykl. No mamy ABS, bo musimy go mieć. Mamy LEDowe, tak, z przodu oczywiście. Oczywiście, natomiast i z przodu i z tyłu są tarcze. Mamy pełne oświetlenie LEDowe i światło mijania, długie kierunkowskazy, z tyłu również. Mamy wyświetlacz, który też jest w sumie dosyć współczesny. Niewiele informacji pokazuje, bo tam jest przebieg całkowity, dwa przebiegi dzienne, informacja o biegu, ale tylko o biegu jałowym. Biegów mamy cztery tutaj. Cztery. Mhm.
ale wyświetlać jeszcze na początku takie fajne obrazki wyświetla. To trochę jak Tamagotchi wygląda. Nie wiem, czy pamiętacie taką japońską zabawkę. Żeśmy rozmawiali, to ty na to wpadłeś, ale rzeczywiście nawet kształt wyświetlacza przywołuje rzeczywiście Tamagotchi. No i dużo tych właśnie chromowanych dodatków pięknych, jeszcze bagażnik tutaj dorzuciłeś, więc jest... Bagażnik rzeczywiście można było też zamówić sobie chromowany, natomiast jak ja zacząłem go poszukiwać, to zaczął się też COVID, więc Honda nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, kiedy dostarczą. Ja miałem plan jakiejś podróży i do tego miała być przyczepiona torba, więc potrzebowałem na konkretną datę, sprowadziłem ze Stanów. Po 2 tygodniach był, nie jest chromowany, ale wygląda całkiem okej. Okay. Nie rzuca się bardzo w oczy, więc jest okej. Okay. No powiedz mi, jakie reakcje wywołuje ten motocykl na ulicy? Ludzie się uśmiechają do niego, machają, czy nie wiem, zdjęcia sobie chcą robić? No rzeczywiście zdarzyło się, to były pierwsze dni, jak pani przechodząc przez ulicę, nagle stanęła, zrobiła sobie zdjęcie. W ogóle było dla mnie zaskakujące. Natomiast rzeczywiście, no te reakcje są bardzo miłe. Ludzie się uśmiechają, dopytują. Zdarzyło się, że ktoś chciał usiąść i to już było dla mnie za dużo, natomiast jak ktoś pyta, czy może dziecku na przykład zrobić zdjęcie, bo gabaryt rzeczywiście dziecięcy motocykla, to oczywiście nie ma z tym żadnego problemu. No to reakcja to taka wartość dodana do sprzętu. No. Rzeczywiście to jest miłe, jak ktoś tak reaguje. Powiedz mi taką rzecz, bo powiedziałeś, że to jest twój zupełnie pierwszy silnikowy jednosztab, na jakim jeździłeś. Jak to było z zakupem? Ty poszedłeś na jakiś kurs doszkalający, poprosiłeś kogoś o pomoc, żeby cię wdrożył w to, jak jeździć w ogóle, no bo tu mamy skrzynię biegów, mamy sprzęgło. Jak to ogarnąłeś? Wiesz co, ja nie miałem, jakby nie wiedziałem w ogóle, na co się pisze tak naprawdę. Jak odebrałem motocykl, to dostałem kluczyk, przekręciłem go, odpaliłem. No i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. No wiedziałem mniej więcej, widziałem, że motocykliści ruszają nogą, że jest klamka, która odpowiada za sprzęgło. Wszyscy się z tego śmieją, ale sprawdziłem na YouTubie, jak się korzysta z motocykla. I powolutku, najpierw na stację benzynową, potem do domu. No pierwsza podróż nie była łatwa, to były godziny szczytu, wtedy jeszcze ruch był znacznie większy niż teraz. I rzeczywiście było strasznie. Potem wyjechałem wieczorem, jak już nie było ruchu, żeby pojeździć, pobawić się, zobaczyć, jak się sprzęgło puszcza, jak to hamuje. Przerażające było dla mnie, że się hamuje przednim kołem, przednim hamulcem, tak? No, w rowerze tylnym się hamuje. To od razu miałem świadomość, że wypadnę przez kierownicę. To wszystko tak dla zupełnego laika, to było przerażające. Dobrze, a plany motocyklowe twoje na przyszłość? No bo okej, twój pierwszy, pojeździłeś, nauczyłeś się i chcesz na nim jeździć do końca życia, czy mówisz, że zrobiłeś prawko, więc zakładam, że marzysz o jakimś większym motocyklu? Zrobiłem prawko, przez to, że dużo rzeczywiście jeżdżę poza miastem, to wiem, że takie tripy chcę uskuteczniać, więc myślę o jakimś turystyku. Natomiast nie chcę kupować tak jak tego sprzętu, czyli na podstawie zdjęcia. Teraz będę chciał ten sezon rzeczywiście poświęcić na to, żeby pojeździć trochę różnymi motocyklami. Na tyle, na ile będzie można rzeczywiście na dzień, dwa wypożyczyć, a nie na godzinę, żeby trochę sprzęt poznać. No i uderzamy w jakiegoś turystyka teraz, bo wiem, że te podróże przynajmniej po Polsce na początku to jest to. To może Ertek, jak chcesz, możesz się przysiąść. Wiesz co, obawiam się, że mogę nie dosięgać, jak usiądę do ziemi, ale chętnie się przysiądę. Ładna czapeczka Świata Motocykli bardzo. Pozdrawiamy redakcję Świata Motocykli. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ciebie znaleźć można na Instagramie, masz tam dużo fajnych zdjęć z Monkey 125, więc tylko jakbyś mógł powiedzieć, jak znaleźć, jak się nazywa twój Instagram. Ja zalinkuję oczywiście w opisie pod filmem. To będzie zaskakujące, bo to jest hondamonkey.pl, pisane łącznie. PL dlatego, że ich nie ma zbyt wiele, no więc to... Chyba jedyne konto, które jest polskiego użytkownika. Zapraszam, staram się z każdego tripu jakieś tam zdjęcie z krótkim opisem wrzucić. Zapraszamy na Instagrama hondamonkey.pl, zapraszam na Instagrama Barymoto, do jednego i drugiego zalinkujemy w opisie pod filmem. Tobie Kamil dziękuję. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Piątka. Do zobaczenia. I fajnego sezonu. Dzięki nawzajem.